autobus w gruncie rzeczy to nie ma co przymierzać do autobusów starszych. To jest naprawdę o jakieś tam 2-3 stopnie wyżej. To całkiem inaczej się to prowadzi. No miły, przyjemny, no nie wiem jak to jeszcze powiedzieć. No. Tu nic w nim nie brakuje. Autobus, Mercedes testowy, hybryda, bardzo fajny, ciekawy, komfortowy, ciepły, bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o ekonomię, no to pojazd jest bardzo ekonomiczny, bo te autobusy, które my mamy, palą powyżej 35 litrów. Niewiele ponad 20 litrów pali. No, taka jest ten. Jest bardzo dynamiczny, pod górę nie brakuje mu mocy, obojętnie ile osób tam ma na pokładzie. Na łukach drogi nie ma problemu ze zwrotnością. W zasadzie to nim się tak kieruje jak autobusem tym mniejszym, 9 czy tam 5-metrowym. Dosłownie, nie ma co oszukiwać, ale zwrotność jego jest bardzo duża. No i też hamulce, no niesamowicie, to jest dosłownie jak osobówką. Przytrzymuje dokładnie, tu nie trzeba się obawiać, że zostawiamy ileś tam metrów. Wszystkie koła ładnie, wszystko trzyma. Dzięki uprzejmości firmy Daimler Buses Polska, przedstawiciela marki Mercedes-Benz, mogliśmy w Krasniku przez 2 tygodnie testować ten piękny autobus Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid. Autobus bardzo dobrze sprawdził się na naszych liniach. Pojazd zbudowany jest o technologię tzw. miękkiej hybrydy, czyli superkondensatory na dachu połączone z ekologicznym silnikiem diesla Euro 6. Zapewnia to wszystko bardzo dobrą ekonomię. Pojazd jest dużo bardziej wydajny pod względem zużycia paliwa od standardowych autobusów napędzanych silnikiem diesla, jak również jest bardzo przyjazny dla środowiska. Pojazd wyposażony jest w szereg asystentów wspomagających bezpieczeństwo jazdy. Kierowca ma do dyspozycji m.in. cyfrowe lusterka w formie kamer, asystent pasa ruchu, asystent martwego pola, asystent pieszych dochodzących do przejścia i asystent ostrzegający o ewentualnej kolizji. Dziękujemy serdecznie firmie Daimler Buses Polska za możliwość przetestowania tego wspaniałego autobusu w naszej firmie. Przede wszystkim to przodują tutaj te lusterka, bo to jest coś pięknego. Nawet w nocy widać tak, jakby był dzień. Nic nie przekłamują, można wszędzie cofnąć. Przyjemność z jazdy. Tu się nikt, człowiek nie męczy, nie wygląda. Ma czujniki zbliżeniowe, także też, jeżeli nie jest ktoś pewny, może podjechać ciut bliżej i zasygnalizuje, że już się zbliżamy do momentu krańcowego.